Dzień dobry Państwu, witam w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie informacji magazynu miejskiego. Nie będzie w tym roku podwyżek opłat za wodę i ścieki. Tak zadecydowały władze miasta Dębice. To dobra wiadomość dla mieszkańców i przedsiębiorców, bo początkowo podwyżka miała wynieść 6%. Tak przygotowałem rozmowy z prezesem, tak przygotowałem jego plan też, nie ten teraz, który głosowali, tylko plan firmy, że pewne oszczędności, zrezygnowaliśmy z wielu rzeczy, żeby dać szansę mieszkańcom. Naprawdę jest nam wszystkim bardzo ciężko i uważam, że do 2022 roku, do maja, nie podwyższając ceny wody, będzie to ukłon w stronę mieszkańców, ale też przede wszystkim przedsiębiorców. Mało które przedsiębiorstwo ma produkcję, czy coś wykonuje, czy działa bez udziału wody. I dlatego to też jest kierunek, ukłon w kierunku przedsiębiorców. Na ostatniej sesji radni przyjęli także plan modernizacji infrastruktury wodociągów dębickich. Generalnie taki plan jest potrzebny do dwóch rzeczy. Po pierwsze, aby można w rozsądny sposób sobie jakąś perspektywę rozwoju firmy planować, a po drugie, żeby się można było starać o środki zewnętrzne, zwłaszcza środki unijne, ponieważ większość programów wymaga, aby w takim planie inwestycja się znalazła, jeżeli zamierza się firma starać o takie dofinansowanie. My generalnie na terenie miasta mamy prawie wszędzie już wodociągi i kanalizacje. W wielu obszarach wymaga ona modernizacji. Oprócz modernizacji 21 odcinków sieci kanalizacyjnej wodociągi dębickie będą modernizować oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, a także budować sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie, gdzie powstają nowe osiedla. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie dębickim stabilizuje się. Od kilku tygodni przybywa po kilka przypadków zakażenia koronawirusem. Jednak od czasu, kiedy do szkoły wrócili uczniowie klas 1-3, czyli od 18 stycznia, liczba zakażeń wśród nauczycieli wzrosła. Mamy w tym tygodniu zachorowania nauczycieli, no więc tutaj i związane z tym kwarantanny uczniów. Tych nauczycieli, którzy w klasach 1-3. No więc można powiedzieć, że jak nauczyciele wrócili do szkół, troszeczkę nam ta liczba wśród grona pedagogicznego wzrosła. Nauczyciele klas 1-3 będą ponownie testowani na obecność koronawirusa. Będą badania tych samych nauczycieli, którzy byli badani poprzednio, bo przypomnę, że w styczniu przed powrotem do szkół były badania nauczycieli od 11 do 15 i teraz te badania przesiewowe będą powtórzone w lutym i taka jest idea, żeby zrobić to badania tych samych osób, które miały wynik ujemny techniką pulowania. To jest taka troszeczkę nowa, znaczy może dla nas jest nowa, bo myśmy jeszcze, że tak powiem, nie pobierali testów do takiego badania. Od początku trwania pandemii w naszym powiecie zachorowało 3190 osób, z czego zmarło 148. Dębica jak co roku zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Ponad 100 wolontariuszy z puszkami ruszyło w miasto. Nie było żadnych imprez na rynku czy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Po raz szósty Akademia Małego Strażaka dla WOŚP szyła magiczne poduchy. Są to poduszki, które spełniają marzenia. Każdy może sobie tutaj przyjść, wybrać sobie wzór poduszki. Mamy wiele wzorów dla dziewczynek i dla chłopców. I takie poduszeczki wkładamy w nie serduszka, w które wdmuchujemy marzenie. Wdmuchujemy, wcieramy, w zależności jak to woli. I wtedy zaszywamy je w tych poduszkach. Taka poduszeczka bierzemy sobie do domu i wtedy ona spełnia marzenie po jakimś czasie. I już za rok będziemy wtedy mieli efekty, zobaczymy, które marzenia się spełniają, które nie. Jak już mówiłam, zaczynaliśmy z dwoma wzorami, już teraz mamy ich praktycznie 6, już szósta akcja naszej Akademii Małego Strażaka, także wszystko bardzo fajnie się udało i pomimo trudnych okoliczności mamy naprawdę dużą frekwencję w tym roku. Specjalne przygotowane stoisko w Galerii Dębickiej odwiedzali głównie rodziny z dziećmi, tak jak Państwo Ochałowie z dziećmi Oliwią i Szymonem. Co roku wspieramy.
Chcemy pomóc innym. Taka rodzina, nasza tradycja. Zawsze dzieciom tak pokazujemy i uczymy, jak możemy pomagać. Dlaczego warto pomagać? Żeby też innym się lepiej żyło. Jedni nie mogą, więc my dajemy. I jesteśmy co rok, już piąty rok. Zbieramy podusie, kupujemy. Także tutaj charytatywnie wspomagamy akcję. Akademię Małego Strażaka wspierają także przyjaciele. Jednym z nich jest Bernadeta Mardeusz, która przekazała kilka przedmiotów na licytację, ale także wypożyczyła sprzęt i dekoracje do zorganizowania stoiska Akademii Małego Strażaka w Galerii Dębickiej. Kolejny rok wspieram, dlatego że dużo dzieci jest w potrzebie, dużo ludzi, dlatego jestem za tą akcją. Po prostu trzeba pomagać. Siedzibą sztabu jak co roku był zespół szkół nr 2 w Dębice. Tam odbywały się koncerty i występy zespołów tanecznych i solistek. Pięknie zaprezentował się zespół taneczny Fame, który pod kierunkiem szefowej Iwony Cieśli przygotował niezwykły układ choreograficzny. Kostiumy ze skrzydłami motyli tancerek zachwyciły publiczność. Uczennice zespołu szkół muzycznych Aleksandra Śliwa i Kinga Sikora wystąpiły w duecie. Młode artystki nie wahały się ani chwili, żeby wystąpić w finale WOŚP. Uważam, że w sumie nie wiadomo, co się może zdarzyć każdemu człowiekowi w życiu tak naprawdę. Nie wiemy, gdzie nas los pokieruje i każdy może się znaleźć w tej sytuacji, w której w tym momencie są osoby, dla których właśnie w tym momencie zbieramy. A też dla nas, no oczywiście, to jest jak największa przyjemność występować na scenie, szczególnie po takim długim okresie tak naprawdę siedzenia w domu, bo jedyne koncerty, jakie graliśmy, to były online. No po prostu dla nas to jest dla nas sama radocha, a dla nich możemy pomóc przeznaczyć pieniądze i no, możemy im pomóc nawet uratować życie. Kolejną młodą osobą, która uważa, że warto pomagać, jest zastępca sztabu WOŚP w Dębicy, Maksymilian Przybyło. Pomaganie jest bardzo proste. Niewiele od siebie dajemy, a innym możemy bardzo pomóc. Ja zawsze chciałem pomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i się cieszę z tego, gdzie jestem. Małgorzata Burcy, szefowa sztabu w Dębicy, po raz kolejny jest dumna z młodzieży, która jak co roku mocno zaangażowała się w przygotowanie wielkiego finału WOŚP. Ja od razu się przyznaję, gdyby nie młodzież i techniczne sprawy, to oni są świetni w tym. Pieniądze w tym roku można było wpłacać przez e-skarbonkę lub licytując wystawione na aukcji przedmioty. Firma Śnieżka na rzecz WOŚP przekazała czek na 60 tysięcy złotych, ale także gadżety do licytacji. Śnieżka nam sporo przekazała, przekazały też firmy, no tutaj jeszcze niech pomyślę, żeby tam z Segeru troszeczkę mieliśmy z Lergu, z Dębicy, także to, o jeszcze chyba, ale chociaż może już się zakończyła lista, paski takie właśnie Pierre Cardin, no to słuchajcie, to już te portfele mieliśmy do licytacji, no i tacy darczyńcy indywidualnie, jakieś rękodzieło, pani Basarowa przekazała tu gastronomię ze Straszęcina, no takich naprawdę dużo ludzi, którzy no, chcieli się tu włączyć w różny sposób. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w kraju, Dębica uzyskała niezły wynik. 170 tysięcy złotych zebranych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak podkreśla szefowa sztabu Małgorzata Burdzy, 160 tysięcy to jest pewna kwota. Uważa, że zysk z uzyskanych licytacji zamknie się w kwocie 10 tysięcy złotych. Na dobry wynik finansowy złożyły się pieniądze zebrane do puszek, e-skarbonki, szycia poduch przez Akademię Małego Strażaka. Pieniądze zbierane były także w niektórych gminach naszego powiatu. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.